Dziesiąte jubileuszowe, a jednocześnie historyczne, bo po raz pierwszy nie wygrali strażacy z Giżycka. W ubiegły piątek w Ełku odbyły się Mistrzostwa Województwa Strażaków w siatkówce. W hali przy ulicy Kolbego zmierzyło się sześć najlepszych na Warmii i Mazurach drużyn. Ełczan mocno dopingowali uczniowie szkoły podstawowej nr 5, którzy zawody obserwowali w ramach lekcji wychowania fizycznego. Gospodarzom kibicował także komendant jednostki w Węgorzewie, któremu bliżej byłoby raczej do Giżycka. Do Ełku jest jeszcze bliżej, bo ja przecież w Ełku mieszkam, także to zdecydowanie za Ełkiem. Mecze początkowo rozstrzygane były gładko. Prawdziwych siatkarskich wrażeń dostarczył dopiero półfinałowy pojedynek Ełczan, grających w czerwonych koszulkach i zawodników z Lidzbarka. Pierwszy set zakończył się wynikiem 34-32 dla gospodarzy. Potem rządził już tylko Lidzbark. Sam Piotr Zawistowski tego meczu wygrać Ełczanom nie mógł, choć bardzo się starał. To był najtrudniejszy w ogóle set od kiedykolwiek tutaj graliśmy w tych całych mistrzostwach. No bardzo zacięty były, bardzo trudny, no niestety. Mecz, set był wygrany, ale mecz nie daliśmy rady do końca. Na pocieszenie Ełczanom został mecz z Braniewem o trzecie miejsce. Szansę na pudło tym razem wykorzystali. Mistrzami województwa zostali natomiast strażacy z Lidzbarka. Kluczem do zwycięstwa okazała się ich świetna gra w obronie i seria punktowych bloków. Po ostatnim gwizdku głośno cieszyli się ze zwycięstwa. Pierwszy raz jesteśmy w sumie w ścisłym finale, bo zazwyczaj zajmowaliśmy około trzeciego miejsca, trzecie, czwarte. W tym roku szczęście dopisało, udało się zdobyć mistrz. Niepocieszeni byli zdetronizowani po 10 latach strażacy z Giżycka. Nie pomogły nawet mocne ataki do tej pory rzadko zatrzymywanego Arkadiusza Gija. Oznacza to, że strażacy z Warmii i Mazur grają w siatkówkę coraz lepiej. Poziom nasz strażacki w województwie jest na poziomie średnim. Nie ma tu takich zawodowców, którzy regularnie grają tam w drugiej czy w pierwszych ligach, ale wszyscy strażacy grają w jakichś ligach miejskich i to zgranie powoduje, że ten poziom naprawdę jest czasem fajny. W nagrodę finaliści dostali nie walkie-talkie, ale medale i statuetki. Ełczanie dodatkowo nowe koszulki od władz miasta i piłki od władz powiatu.